Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagrans, a tym razem gramy w Devil May Cry, czyli kolejną odsłonę pewnej bardzo, bardzo znanej serii slasherów. Nieco inną, głównie ze względu na wizerunek głównego bohatera, który, no, trzeba przyznać, gołym okiem widać, że się nieco zmienił. Ale tak naprawdę to jest nadal stary, dobry Devil May Cry, o czym będziecie mogli się przekonać przez najbliższe kilkanaście minut. Na początek może taki etap zręcznościowy, do walki przejdziemy nieco później. Chciałem go pokazać tak, żebyście wiedzieli o tym, że walka to nie wszystko i w zasadzie są takie momenty w Devil May Cry, kiedy właśnie musimy posługiwać się na przykład takimi narzędziami, jak widzicie teraz na ekranie, i przy ich pomocy możemy przemieszczać się właśnie po specjalnie skonstruowanych poziomach, które stanowią właściwie taki aspekt zręcznościowy w całym Devil May Cry. Nie jest tego za dużo, nie jest tego za mało, jest tego właściwie w sam raz. Wiadomo, że znacznie więcej jest w grze walki, ale no i tak naprawdę to ta zręcznościowa strona Devil May Cry również jest całkiem fajna i naprawdę daje radę. Jak widzicie, Dante jest bardzo, bardzo zręcznym wojownikiem, bardzo, bardzo płynnie pokonuje kolejne etapy tego poziomu. No i jest pierwszy przeciwnik, którego pokonam od razu przy okazji. Opowiem wam nieco o ekwipunku głównego bohatera. Jak widzicie, mamy tutaj kilka różnych zabawek. Mamy miecz, mamy kosę, mamy pistolety, mamy wielki, ciężki topór. Naprawdę sporo fajnych zabawek i naprawdę trzeba przyznać, że fajnie to wszystko skonstruowano, gdyż gra właściwie sama zachęca nas do tego, abyśmy korzystali z nich wszystkich, gdyż niektórzy przeciwnicy są podatni właściwie tylko na określone obrażenia i to determinuje to, że musimy korzystać z większości broni, które Dante ma w ekwipunku. Do walki przejdziemy jeszcze za chwilę, na razie zobaczcie, jak rozprawiam się z tymi kilkoma demonami, które się pojawiły na tym etapie rozgrywki. No nie jest ich tutaj zbyt wielu, ale jest okazja do tego, aby pokazać kilka elementów gry. To jest właśnie taka kosa, która najlepiej sprawuje się w przypadku starć z dużą liczbą przeciwników, a to już jest niezwykle silny, niezwykle ciężki topór, który zadaje bardzo, bardzo duże obrażenia, ale niestety jest dosyć wolną bronią. Gdzieś pomiędzy tym toporem a tą kosą jest miecz głównego bohatera, który stanowi taki standardowy oręż. No i nie jest ani zbyt wolny, ani zbyt szybki, nie zadaje zarówno zbyt małych obrażeń, znowu spadłem, jak i zbyt dużych obrażeń, tak pośrodku mniej więcej. O systemie walki też jeszcze kilka słów nieco później, kiedy naprawdę do tej walki takiej konkretniejszej przejdziemy. No na razie przypatrzeć się możemy temu, jak gra wygląda, a ponoć wygląda bardzo ładnie, jak przynajmniej tak Paweł twierdził w redakcji, kiedy mieliśmy okazję razem się przyjrzeć temu, co oferuje gra. No i Dante, no, przeszedł sporo metamorfozę chłopina, ale tak naprawdę to nadal jest ten stary, dobry Dante. No i przechodzimy do kolejnego etapu gry, tym razem nieco innego. Jesteśmy w tak zwanym limbo, czyli świecie, który znajduje się gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią, a jak widzicie, demonów w tym świecie jest dostatek, więc Dante raczej nie narzeka na nudy. No ale tak jakoś nas ta fabuła gry rzuca ciągle w ten świat i w zasadzie przez większość czasu, przynajmniej tego czasu, który ja spędziłem przy grze, spędzamy właśnie w limbo i naprawdę nie ma tam ani chwili wytchnienia, właściwie co chwilę pojawiają się nowi przeciwnicy, coraz twardsi, coraz bardziej odmienni i w zasadzie Limbo to jest jeden z takich fajniejszych światów, który wykreowano chyba w slasherach, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co możemy spotkać za rogiem, o ile w ogóle ten róg się pojawi, bo tutaj jeszcze te elementy świata, te platformy, po których się poruszamy, to wszystko tutaj właściwie może ulec w każdej chwili jakiejś zmianie. To jest bardzo fajne, bardzo takie motywujące i bardzo ciekawe. Wow, wow. O właśnie, to jest przeciwnik, jeden z takich ciekawszych. Nazywa się Niszczyciel, a wyposażony jest w piłę motorową, która ostatnio jest bardzo modna w slasherach, bo mieliśmy okazję zobaczyć jej zastosowanie w Metal Gear Rising Revengeance, a tym razem pojawia się ona po raz kolejny w Devil May Cry.
No ale jak widzicie, niszczyciel tak naprawdę nie jest aż tak bardzo niszczycielski. Wystarczy po prostu w porę unikać jego ciosów. Przypatrzycie dokładnie tej postaci, kiedy ona zaczyna wyprowadzać ten swój cios i jeśli go unikniemy, no to nie ma właściwie większych problemów, żeby tego ciosu uniknąć. Dante, the gateway's ready. Come on. Przechodzimy, moi drodzy, do kolejnego etapu i tym razem kolejna walka. Miałem opowiedzieć nieco więcej o tym systemie walki. No nie polega on na niczym innym jak po prostu na wydawaniu kolejnych ciosów i łączeniu ich w kombosy. Bardzo można fajnie to tworzyć właśnie przy pomocy różnego oręża. Jak widzieliście przed chwilą, walka kosą, teraz przez chwilę mieczem, a po chwili użyłem tego ciężkiego topora. No i znowu walczę mieczem. Ten oręż jest bardzo fajnie skonstruowany. O, jeszcze właśnie zapomniałem o możliwości strzelania z pistoletów. Oręż jest bardzo fajnie skonstruowany, bo podczas gry zbieramy punkty umiejętności i te punkty umiejętności możemy zamienić na dodatkowe kombosy, bądź też na wzmocnienie tych kombosów, które już znamy. Nie można zatem powiedzieć, że tutaj mamy jakieś takie uproszczenia, bo jak na slashera przystało, to naprawdę kombosów jest sporo, broni jest sporo i naprawdę nie można powiedzieć, że Devil May Cry w tym aspekcie nie daje rady. Owszem, daje i to jak najbardziej. Bo oprócz tego, że mamy te podstawowe bronie i te podstawowe ciosy, to jeszcze mamy jakieś takie bonusy typu właśnie te narzędzia do przyciągania przeciwników i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się świetnie, naprawdę świetnie prezentuje. Kolejny etap, no i kolejni przeciwnicy. No jak widzicie, wylądowałem na takiej mazi, na której jeśli się poruszam, no to tracę życie. No i przy okazji przeciwnicy mnie dorwali, ale na szczęście ta maź już odeszła gdzieś tam w bok. No i mogę się skupić na walce, na wydawaniu kolejnych ciosów. Bardzo fajne jest to, że niektórzy przeciwnicy reagują tylko na określoną broń i tak naprawdę da się ich zabić tylko z określonym, z użyciem określonego oręża. Determinuje to w pewien sposób takie zróżnicowanie podczas walki i tak naprawdę nie możemy cały czas używać tylko miecza albo, o właśnie, tu taki instruktażowe combo. Nie możemy używać tylko miecza, bądź też tylko kosy. Musimy korzystać z każdej z tych broni. Na przykład ten przeciwnik, który się teraz pojawił i którego przyciągnąłem do siebie, reaguje tylko i wyłącznie na ciosy zadawane przy pomocy tego potężnego topora. Jeśli spróbuję go pokonać przy pomocy miecza bądź kosy, no to on po prostu te obrażenia będzie odbijał i no nie uda nam się tego przeciwnika wtedy położyć na łopatki. A jeśli będę go próbował jakoś tam markować przy pomocy potężnego topora, jakie to fajne stwierdzenie, potężny topór, no to jak widzicie, bez większych problemów padł. Tych przeciwników z kolei również możemy pokonać na różne sposoby, możemy ich wywrócić, możemy zajść ich od tyłu i to jest raczej bardziej rozsądne rozwiązanie, gdyż jak widzicie, taka bezpośrednia konfrontacja z nimi może się bardzo, bardzo źle skończyć. Nie są to jacyś twardzi przeciwnicy, ale wyjątkowo obrzydliwi, trzeba przyznać. Dwóch naraz żadnego wyzwania dla Dantego nie stanowi. To jest naprawdę potężny łowca demonów i nie można powiedzieć, żeby był niezaprawiony w boju z takimi przeciwnikami. Congratulations, you win. Dante, you okay? That looked pretty nasty. That? Nah, that was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. No i na sam koniec tego kwagransa, moi drodzy, starcie z tym paskudnym bossem. Your prime date, you ugly sack of shit. Who the fuck are you? You missed. My name, by the way, is Dante. Fuck you. Fuck you. Na sam widok takiego potwora, no przyznacie, że coś się w żołądku niepokojącego dzieje, coś się tam bardzo burzy.
Tutaj muszę oddać w tej chwili ukłony w stronę twórców za to, że stworzyli coś tak niebywale paskudnego, bo akurat im bardziej paskudne, tym lepsze w tym przypadku akurat. No ten boss jest wyjątkowo paskudny, perfidny. No a walka z nim, jak widzicie, no byłem zaskoczony, że właściwie od samego początku gry nie napotkałem się chyba na żadną sekwencję Quick Time Event i bardzo dobrze, bo właściwie walka z bossem podobnie wygląda jak walka ze zwykłym przeciwnikiem, tyle że po prostu z reguły mamy jakieś tam etapy, on jest oczywiście silniejszy odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. No w tym przypadku najpierw muszę osłabić przeciwnika, zdjąć mu cały pasek życia, a później mogę oderwać od niego takie przewody, które dostarczają mu chyba jakąś życiową energię, nie wiem, nie wnikam. Jak widzicie, ten boss jest naprawdę paskudny i niektóre jego teksty potrafią przyprawić o mdłości. Musiałem uciekać z tamtej platformy, bo została zniszczona. No i mamy kolejny etap walki i po raz kolejny muszę zadawać ciosy w te brzydkie łapska z wielkimi pazurami, aby po prostu tego bossa jakoś tam pokonać. Jest on naprawdę paskudny i naprawdę jestem zachwycony jego postacią, bo tak naprawdę... Konkret. Jak dla mnie konkret, naprawdę. Ajajaj, no i niestety wpadłem do lawy bądź jakiejś dziwnej mazi. Muszę szybko przeskoczyć na tę platformę. No i kontynuujemy kolejny etap walki. Kolejny raz będę musiał pokonać przeciwnika, to znaczy zbić ten pasek do zera, chociaż moje ciosy chyba coraz więcej energii mu zabierają. No, odgryza się ta paskuda dosyć brutalnie. Jak widzicie, ataki kosą no, są znacznie mniej skuteczne. Ta kosa zadaje znacznie mniejsze obrażenia. Najlepiej sprawdza się w tym przypadku ten toporek. No i tu już mamy ostatnią fazę. Właściwie może jeszcze nie ostatnią, ale kolejny etap walki, który pokazuje kolejne postępy w walce z tym paskudnym demonem. No i chyba zmierzamy do samego końca tego starcia. Tak właśnie wygląda, moi drodzy, Devil May Cry. Pokazaliśmy wam tyle, ile mogliśmy. Niezbyt wiele nam pozwolono, ale to, co wam pokazaliśmy, powinno wam dać jakiś podgląd na to, jak ta gra prezentuje się. Zapewne domyślacie się, że to jeszcze nie koniec. No właśnie, ale tego już nie zobaczycie w tym kwagransie. To może innym razem, kiedy indziej. Na pewno nie teraz. Trzymajcie się i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym kwagransie. Ja wam życzę miłego weekendu. Pa!